Cześć Julia. Cześć. Jak tam twoje samopoczucie po udanym występie na Orange Warsaw Festival? Emocje opadły super. Już? Super, dopiero do siebie dochodzę po weekendzie. Dobra, chciałabym porozmawiać trochę na temat tych przygotowań. Jak one wyglądały? Przygotowania do Orange? Tak. Generalnie no, trwały ponad miesiąc. Takich bitych prób, że miałam zajęcia właśnie z moją Suzy choreografką, oddzielnie miałam zajęcia wokalne z moją chórzystką, która też robi mi właśnie trening wokalny. Oddzielnie miałam z zespołem, a to potem wszyscy razem 5 prób takich generalnych i na scenę, więc generalnie tak to wyglądało. Oczywiście ja się przygotowywałam gdzieś tam w głowie wcześniej i wymyślałam sobie całą koncepcję tego, że właśnie chcę mieć band na żywo, a nie tylko DJ-a, który włączy play i chciałam mieć właśnie, wiesz, takie show zrobić po prostu, nie tylko śpiewać, ale żeby tam coś się więcej działo i też czuwałam nad wizualizacjami, światłem i tak dalej. To było bardzo fajne uczucie, czułam się jak taki reżyser w ogóle tego spektaklu, mojego własnego spektaklu. A z czego wynikało twoje załamanie nerwowe kilka dni przed? Nie, no po prostu jakiś taki... Takie są czasem dni. Zebrało mi się dużo na głowie. Sorry, nie mogę się skupić, jak mi tam gadają. Tak. Ale tak, miałam po prostu bardzo dużo na głowie i tak jakąś taką presję sobie sama nałożyłam, że to musi być najlepsze, że to jest w ogóle moja wizytówka. Co trochę tak traktowałam i myślę, że się udało, bo mam bardzo dobre recenzje tego występu i o to mi chodziło. Chciałam po prostu dać siebie 150%. No i czasami tak jest, kiedy się starasz i chcesz, żeby coś wyszło najlepiej, to czasami po prostu masz taki breakdown, że kurczę, nie dam już rady, już jestem zmęczona, bo to naprawdę było po prostu męczące całymi dniami siedzieć w tych salach i ćwiczyć. Ale następnego dnia było już okej i dobrze, że to się wydarzyło przed próbą generalną, a nie na scenie. A jak dodałaś storkę i dostałaś na pewno wsparcie od fanów, to zastanawiałaś się, kurde, po co ja to dodawałam? Nie, właśnie uważam, że... Ja w ogóle nigdy nie wrzucam takich rzeczy. No ja wiem, byłem bardzo zdziwiony. I właśnie wrzuciłam też z tego powodu, bo ludzie traktują mnie trochę jak takiego robota, który wchodzi, robi i wychodzi. Chciałam pokazać też, jak to wygląda od kuchni, że to jest... ciężka praca, poty i czasem właśnie łzy. I zresztą dopisałam to na tym stories, że wrzucam to tylko dlatego, żeby pokazać, że ludzie, którzy tak mają, nie są sami, że ja też takie mam momenty i nie ma w tym nic złego. I trzeba to przyjąć, ten smutek, jakieś takie lekkie załamanie, przyjąć to, nie walczyć z tym, wypłakać się, a potem znowu walczyć o swoje. I uważam, że tak powinno się robić. No i nadszedł ten wielki dzień. Co robiłaś 5 minut przed wejściem na scenę? Bo zawsze mnie to zastanawia, jak artyści gospodarują ten czas, jak się skupiają. No miałam tak ściśnięty żołądek, że myślałam w ogóle, że nie będę mogła wziąć oddechu. Więc dosłownie 5 minut przed sceną na backstage, jak stałam, przytulałam się z moją siostrą Kornelką, ona taka słodka, tak podeszła do mnie i tak, Jola, będzie dobrze. Ja mówię, że już nic nie słyszę, nawet miałam te słuchawki w uszach. Natomiast po prostu oddychałam sobie głośno i afirmowałam. Ja zawsze afirmuję przed wszystkimi wydarzeniami dużymi i dziękowałam w czasie dokonanym, dziękuję, że dobrze mi poszło. Nie? I poszło dobrze. I naprawdę byłam zadowolona z siebie. Oczywiście, że były jakieś tam rzeczy, które mogłabym poprawić, albo nie wiem, w jednym momencie zapomniałam wejść w układ taneczny, ale zrobiłam tak i nikt nie zauważył. Jakieś tam małe, mikro niedociągnięcia, ale to są jakby już rzeczy, których ludzie nie zauważą, ale ja wiem, że jakby nad czym pracować. I też pewna aktorka kiedyś powiedziała mi, że aktor bądź muzyk w sumie też, który schodzi ze sceny i jest z siebie 100% zadowolony, to jest osoba, która już zawsze będzie stała w miejscu i nie będzie się rozwijać. I zgadzam się z tym, dlatego zawsze mam jakieś ale po występie, czy w teatrze, czy właśnie na takim koncercie. Natomiast reasumując, ogólnie jestem zadowolona i się świetnie bawiłam i to była zajebista przygoda, energia niesamowita. W ogóle myślałam, że przyjdzie 5 osób, a przyszło, czy był wypełniony cały tent i wszyscy znali słowa w ogóle, piosenek, które już wyszły, także to było bardzo takie heart melting. Nie wiem dlaczego, ale mam takie wrażenie, że ty byłaś zaskoczona dobrymi opiniami w internecie. Bo dlaczego te artykuły tak cię zdziwiły? Wiesz, bo było fajnie. Zdziwiły, ale tak bardzo oczywiście pozytywnie się zaskoczyłam i trochę też gdzieś tam w tle, znaczy z tyłu głowy liczyłam na to, że wreszcie ktoś doceni moją po prostu pracę, bo niestety, ale w tym show biznesie jest tak, że jeżeli, nie wiem, w cudzysłowie pójdę z kimś na kawę, to już wszyscy o tym piszą, ale jeżeli zagram w jakimś filmie albo zrobię po prostu jakąś fajną robotę, to mało kto o tym pisze albo od razu jest krytyka o cokolwiek.
po prostu jest to tak mało doceniane, a wreszcie poczułam, że kurczę, że ludzie to docenili i po prostu dlatego było mi miło. No i teraz przejdźmy do takich najciekawszych tematów dla naszego serwisu. Jak będziesz wspominała imprezę po występie na Orange'u, bo tam było grubo. Było grubo. Przez 2 miesiące przed Orange'em mówiłam ludziom, że ja nie piję, nie imprezuję do Orange'a. Mhm. Więc ja wiedziałam, że w dniu Orange, po oczywiście koncercie, odpinam wyrotki i jakby nie zastanawiam się. Bo rzeczywiście ten tydzień mam dosyć wolny. No, event, jakby to są już takie przyjemne rzeczy, dokładnie. Więc dlatego dzisiaj jeszcze w okularach. Nie, żartuję, po prostu świeci słońce. Ale było fajnie. No 30 to wiesz, to już nie przelewki, to taka no, gruba impreza była. Pani, na pewno zastanawiałem się, co dałaś Nikodemowi z okazji 30 urodzin. Kurczę, nie wiem, czy nie zostawić tego dla siebie, ale bardzo osobistą rzecz. Nie będę się chwalić. A długo tego szukałaś? To było ręcznie robione na zamówienie. O, wow. No i jak on zareagował? Jak nie chcesz powiedzieć, jak, co to było, to jak zareagował? No, jaka była jego wiem, reakcja? Że o tym marzył, ale nie spodziewał się tego, że to dostanie, więc myślę, że był, chyba mu się podobało. Może on wam powie, co dostał, ale ja wolę, żeby to była jego decyzja w razie czego. No to kiedyś się go o to zapytam. Powiedz mi, jakie są twoje ulubione imprezy, już nawiązując do Martini. W ogóle lubisz alkohol? Kto nie lubi, ale oczywiście w jakichś granicach rozsądku. No natomiast no ja w ogóle lubię życie towarzyskie, bardzo lubię ludzi. Jak już wychodzę, to naprawdę czasami zostaję do rana, ale nie wychodzę za to często. Natomiast najbardziej lubię imprezy takie... Po latach w sumie bardzo polubiłam domówki, bo tam się czuję tak swobodnie i no i właśnie nikt nie robi mi zdjęć albo nikt mnie nie ocenia, prawda? Tylko jakby w jakimś gronie zaufanych osób. Ale bardzo lubię też garden party. Sama zresztą robię czasem na swoim tarasie jakieś takie grille i tego podobne imprezy. Więc dzisiaj super, fajnie tu się zapowiada dzisiejszy dzień. Ale dzisiaj piję bezalkoholowe martini, także... No was serio? Jestem prowadzę auto, więc w ogóle nie mogę pić. No właśnie, fajny temat, prowadzisz auto. Ostatnio apelowałaś, żeby nie robić ci zdjęć, jak idziesz samochodem. Zmieniło się coś w tej kwestii? Auto. Już idziemy. Idziemy. Już idziemy. Zmieniło się coś w tej kwestii, że... Auto. A czy zmieniłaś samochód, ale ze względu na tę sytuację, żeby był bardziej anonimowy? Nie, ale i tak przecież nie będzie anonimowy. Zresztą pewnie myślę, że za jakiś czas wrzucę je, bo to było moje marzenie. Hmm? Ale na razie nie chciałam wrzucać, żeby się nie skupiać na tych dobrach luksusowych, że tak powiem, tylko na tym... co robię. Auto. Dobra, a jak jest z tymi przepisami? Czy ty je łamiesz? Bo tam nie, widać ich na nie łamię, wiesz, to już, ale już że nie ma o czym gadać. Nie? Ja już gadałam chyba z tobą o tym i z paroma innymi dziennikarzami. Ja jeżdżę dosyć przepisowo i zrobiono mi zdjęcie, bo można to zobaczyć. Mhm. Na różnych portalach było wrzucane w inny sposób to samo zdjęcie, że jechałam w prawo na czerwonym, ale była zielona strzałka w prawo, więc jakby jechałam przepisowo. So, that's it. No to co? Wszystko jasne. Dziękuję ci bardzo. Mam nadzieję, że przy okazji twojej płyty się spotkamy, bo no. Tam chyba będzie o czym rozmawiać, nie? Będzie. No to co? Czekajcie. Dziękuję ci za rozmowę. I 17, tak? 17 czerwca premiera płyty, a teraz właśnie do 17 jest włączony preorder z moim podpisem i czasami nawet takie dedykacje specjalne tam wypisuję, więc dajcie znać, kto trafił. No i super, że też niektórzy mogą wejść na ten event, który będzie. Tak, ale już jest ta opcja zamknięta, bo już dużo bardzo osób ją wybrało, więc jakby to już się zamknęło. Natomiast, no tak mówiłam od początku, że trzeba tam szybciutko działać, bo to może jak to zawsze z tobą trzeba szybko działać. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie.